Witajcie, dzisiejszy odcinek to taki odcinek z spawnerami. Zobaczcie tutaj, oczywiście mamy już spawner z tropikalnymi rybkami położony. Jeszcze mamy 4 gdzieś do położenia. Więc oczywiście ozdobienie tego terenu to będzie robota późniejsza. Na początek musimy wziąć oczywiście... ozdobienie tego miejsca to będzie robota późniejsza. A bo dobra, zacznijmy trochę. Tutaj będzie miejsce na kolejny spawner. Ale w tym odcinku chcę głównie jeszcze ozdobić to miejsce. Ma być taki luźny odcinek zbudowania. Nie jakieś tam mega jakieś tam trudne rzeczy, tylko taki prosty odcinek budowanie miejsca. No i tyle. Dobra, więc wrócę do was jak więcej zrobię. Pierwsze pomieszczenie zostało skończone. Lecimy z kolejnym pomieszczeniem. Czyli tutaj musimy wziąć zrobić dziurę. Lecimy, bo jeszcze tutaj trochę jakiś oświetleń. Dobra, dobra, staka kupujemy. Jakby stałaś mnie. No to tutaj zrobimy takie przejście świetlne. Taki, można powiedzieć, że mały portal. No i teraz tutaj troszeczkę zwiększamy ten teren, pogrubiamy. Może gdzieś jak se znajdę, tak jak przy tej jak ten budowałem swój pokój, to wtedy też diaksy znalazłem. Może teraz też znajdziemy jakieś. Zobaczymy. Wiedziałem, ja się dokopałem. Panie, się tutaj dokopałem. Czyli już dalej nie można lecieć. Kurde, szkoda. Rozkopiemy tą całość tutaj. Żeby tutaj już będzie ściana. Ja to rozwalamy. Tutaj rozwalamy. No i jeszcze gdzieś tam, jak to rozwalimy, tutaj położymy kolejny spawner, to wtedy będzie szykowanie na miejsce na kolejny spawner. Ten miejsce będzie no, troszeczkę mniejsze, no po tym, że tu jest wszędzie, to znaczy tutaj jest już wyjście do kolejnego miejsca, tu jest wyjście do kolejnego miejsca, więc dlatego tutaj będzie troszeczkę mniejszy teren. Zwiecie. Dobra, tutaj, tutaj, tu. No i teraz będę tak. Podłogę byśmy zrobili. Kto jest z Amolita? Jest na serwerze. Nikt. Kompletnie nikt. Co jest? Czemu VIP jest na samej dole? Obok graczy. On powinien być? Oby. Co? Nieważne, nie było tematu. Ogniasty. Taki nick. Dobra, teraz. Tutaj bierzemy, no to rozwalę. Teraz lecę tutaj dalej z tym. Teraz tu i tu i tu. Dobra, tutaj zaraz wrócę. Przyniosłem krowy tutaj jednak. W to miejsce do tych krówek, bo miały być wcześniej tutaj, a jednak przeniosłem. No, tutaj te ryby wywalam. O, i teraz tak. Wziąłbym sobie tak, kupił to. I teraz widzowie, weźmiemy, kupimy drzwi. I wstawimy tutaj, żeby nic sobie nie mogło przejść. Żeby po prostu nie wypadały takie rzeczy. I znowu zbyt blisko się respią. No dobra, trudno. Będzie różnie. I tutaj kładziemy pandy. A nie, pandy to bym sobie tak szczerze. Dałbym komuś te pandy, a ja wiem, kto pandy lubi. O, tutaj pająki będą. I gdzieś jeszcze bym z chęcią dał jeszcze jakiegoś moba. Ale pandy, wiem, kto bardzo by chciał taką pandę mieć. I myślę, że to miejsce będzie idealne. Becky ma lubi pandy, no to... Myślę, że panda Łakimy będzie doskonała. Dobra, to ja kupię jakieś tabliczki, żeby zostawić, że to panda od Kaspera 20. Biorę tutaj. Crafting. I teraz zostawię sobie pandy od Kaspera 20. Dobra, to ja idę. Teraz tutaj. Tak, sprzedam sobie. To bym sprzednie to tylko.
to zresztą idę sprawdzić, jak tam się trzymają pandy. Jest, lesbie, musi już pandy. Wiem, że Akima się powinien ucieszyć. Mam nadzieję, że się ucieszy. Bo jak nie, to będę załamany. Że niepotrzebnie kupiłem ten spawner. Został mi jeszcze Magmołas, ale Magmołaza bym dał jakieś specjalne miejsce, które bym nederowo tak ozdobił. Tak nederak. Tak dusz. Jeszcze wiadro lawy. Tak, wiadro lawy. I teraz myślę, że można się brać za ozdabianie miejsca specjalnego na Magmołazy. Czyli to miejsce dziś by mogło być na przykład, w sumie ja bym to wywalił, albo nie. Kurde, dobra, enchanting i tak jest niepotrzebny, bo kto normalny teraz z nas samolite enchantuje rzeczy w enchantingu? Ja to normalnie rozwalam, to też rozwalam. To rozwalę, tylko te rzeczy bym mógł sobie zamienić może na coś. No nie no, kowadło sobie wezmę. Rzecz akurat przydatna. No, nie chcę tych śmieci. No, kowadło wywaliłem jeszcze na serio. No nie, kowadło wywaliłem, no nie. Jest, Jezu, złapałem to kowadło. Ja pierdolę, jak ja nienawidzę mnie takiego zasypionego ekwipunku. No to mi reszta jest niepotrzebna. Więc ja bym to rozwalił, to bym wywalił, to rozwalę. Tego się pozbędę w ogóle całkowicie. Tutaj będę robić takie nether miejsce. Tutaj Magmołas będzie. Chyba tu tak już wchodzi to powoli, a te różne strony będzie tak wchodziło. Teraz tu wejdzie. Jeszcze tu będzie tak szło. I tu będzie piasek dusz, tu to. Tu znowu piasek dusz wyląduje. Tu będzie znowu kolejna rzecz. Piasek dusz. Znowu nederak. No i tutaj pasek piasku dusz. No i tutaj jeszcze bym zrobił tak. Ale... Tylko na terenie działki. A czy to nie jest teren działki? Przepraszam bardzo. Czy to nie jest teren działki? Ja pierdzielę. Naprawdę załamujesz mnie, Minecraft. To mnie ACMC, przepraszam. O, trochę, nie, trochę za bardzo. Trochę przesadziłem. Dobra, zrobię takie specjalne tutaj, tam źródełko będzie tej lawy. Tylko niech to spłynie najpierw. Czekanie, bo 5 lat, aż ta lawa spłynie. Wiem, co zrobię. No, razem lepiej. I tutaj będzie lawa. Netherowe miejsce gotowe, więc wszystkie spawnery zostały już przeniesione. Ja idę jeszcze jedną rzecz ważną zrobić, bo to jeszcze nie jest sobie koniec. Tutaj bym dodał jeszcze to i bym tutaj poodkładał te wszystkie śmieci. Uff, dużo ich tutaj było. Dobra. Teraz bym zrobił stąd przejście o tam. Do tej do miejsca z tymi pikantnymi rybkami, więc ja się zaczynam skopywać. Tu z spawnerów. Tu jestem w shulkerboxach. I tu trochę odminę. Zabuduję. I lecę teraz w tą stronę. O! Jest! Świetnie! Teraz tutaj poziom w dół. I zaczynam rozwalać. Teraz to. Jak to rozwalimy, to oczywiście. No i teraz sprawdźmy sobie, ile teraz mamy tego wszystkiego. Co? Już 50? Ja pierdolę, dużo. Serio. Kurde, sporo tego. Opłacała się ta farma. I teraz musimy jeszcze sprawdzić, jak bardzo ta farma oddaje. Zbierzmy wszystko i sprawdźmy, czy ta farma oddaje. Dobra, zbierzmy część i sprawdźmy, jak bardzo ta farma może oddać nam monety. Czy się w ogóle opłacało. Teraz wielka chwila, sprawdźmy, jak bardzo oddaje monety. O kurde, bardzo monety oddaje, a to tylko kilka staków było. Hm,
Myślę, że jakby się je dało zrzucać tak jak świnki, to by były bardziej opłacalne, ale... nie da się. Niestety, smutek. Dobra, teraz mogę sobie zjeść. I idę teraz w to miejsce. No i teraz wszystkie te takie slimy... A zobaczcie, tutaj też jest bardzo dużo dorszów. Ale dorsze no, troszeczkę mniej oddają. Slimy też dużo oddają, bo są... No nie wiem, dorsze bardziej oddają od slimów, ale slimów jest więcej. A tutaj też nic nie oddaje, więc bo tu to jest usunięte, więc to by można było zabudować, bo to już nie ma sensu, bo to tak tego ma nawet nie być tutaj. Dobra, to szczerze, zrobiliśmy naszą robotę. Nawet to spoko wyglądają te miejsca. Ekspiarki zostały całkowicie skoczone i zobaczcie, jak tam się trzymają pandy Akimy. 7 pand, sprawdźmy, czy Akima jest na serwerze. Zasady nie ma. Dobra, to jeśli podoba się ten odcinek, oczywiście pamiętajcie zostawić łapkę w górę i suba dzwonkiem, bo oczywiście takich odcinków będzie jeszcze więcej. I oprócz takich odcinków będą jeszcze oczywiście walki i w ogóle takich więcej. A jeśli jesteś oczywiście nowym widzem, no to najlepiej jak obejrzysz sobie troszeczkę starszy, cóż, jak sobie obejrzysz starsze filmy, będziesz wiedzieć, o co głównie chodzi na tym kanale, jakie są te filmy. Dobra, no to ja się z wami żegnam, ja jestem Kasperex i cześć!